Dzień dobry, a ze mną w studiu jest wiceprezydent Łodzi Wojciech Rosicki. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie, witam pana redaktora. Panie prezydencie, zaskakujące słowa wczoraj wicepremiera Piotra Glińskiego odnośnie tego, że nie ma na razie poparcia rządu i politycznej woli poparcia rządu dla projektu EXPO. Mówię o zaskakujących słowach, dlatego że miasto do tej pory działało, jakby to już było pewne, że EXPO się odbędzie i to właśnie pod marką w cudzysłowie EXPO, bo to, że prawa do organizacji wystawy ogrodniczej są przyznane, to jest jasne, ale jeszcze brakuje tej zgody na organizację EXPO, a on nie może um, tylko rząd. Nigdy tak nie mówiliśmy. Zawsze mówiliśmy, że czekamy na poparcie rządu i że aplikujemy do rządu o to poparcie. Rozumiem w pełni wątpliwości pana premiera, jeżeli nie zapoznał się jeszcze z całą merytoryczną zawartością, którą przygotowaliśmy, to jeżeli mamy rzeczywiście być podjęta decyzja merytorycznie, no to rozumiem, że tych informacji mógł nie mieć i że ta decyzja wymaga jeszcze głębszego zastanowienia po stronie rządu. My kończymy w tej chwili coś w rodzaju biznesplanu, takiego masterplanu, który będzie pokazywał całą stronę merytoryczną, te pytania, które też pan premier zadawał o koszty, o potencjalne zyski, o to, jak będzie później możliwość komercjalizacji tej infrastruktury, która powstanie w ramach wystawy. I ja tylko słuchaczom powiem, że mówimy o debacie, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim, w której uczestniczą m.in. wicepremier Piotr Gliński, ale także przedstawiciele miasta. Tak jest. Więc tych informacji. Wszystkich pan premier jeszcze nie miał co podkreślał. My będziemy za chwileczkę gotowi i te informacje prześlemy i wtedy myślę, że będziemy mieli szansę na naprawdę merytoryczną rozmowę o tym projekcie. Natomiast to nie rozmawiało z rządem przed tym, jak podjęło decyzję o tym, że organizuje, chce organizować Zielone Expo w Łodzi? Pamiętajmy, że rząd to wiele struktur, to duża organizacja. Rozmawialiśmy i przekazaliśmy też część tych materiałów do pani minister Emilewicz. Prosiliśmy również wcześniej o spotkanie z panem premierem, zarówno z panem premierem Morawieckim, jak i z panem premierem Glińskim. No, na tamtym etapie widać nie, nie było tego zainteresowania, które dziś się pojawiło ze strony pana premiera i stąd pewna jego wizyta. W Łodzi no jesteśmy, dziwnie to zainteresowanie gotowi. wyraża, skoro mówi, że nie chce kupować kota w worku. Tutaj cytuję, dlatego że to jest nieznany projekt, i mówi wyraźnie, że jest to, że Expo zielone jest no, kilka rank niżej niż Expo, który starało się Łodzi. Z tą tezą tu z panem premierem tak bardzo szanuję pana premiera i naprawdę doceniam zarówno to, co robi jako minister kultury i dofinansowanie, które przeznacza że pieniądze, które przeznacza na instytucje kultury w Łodzi, jak i tą współpracę, którą żeśmy realizowali przy Expo International jestem w 100% pewien że gdyby nie pan premier to nie mielibyśmy szans kandydować nawet do tej wystawy i to wielka zasługa pana premiera w tym zakresie za to jeżeli mówimy o randze wystawy no to o tyle się nie zgodzę że świat się zmienia. I rzeczywiście, jeżeli patrzymy historycznie, to ta ranga wystaw Harti Culture, tak zwanego ogrodniczego lub zielonego Expo, była dużo mniejsza. Było inaczej przyznawane, było mniejsze, mniejsza konkurencja przy zdobywaniu praw do organizacji tych wystaw. Ale świat się zmienia i zainteresowania ludzi na świecie się zmieniają i zainteresowania państw, co do promocji samych siebie też się zmieniają. Dziś ten tematem numer jeden na świecie jest klimat, jest ekologia. A w związku z tym Czyli w związku z tym taranga będzie wyższa właśnie od tego zielonego gospodarki? Coraz ekspo? więcej państw, w moim odczuciu, ale chyba już nie, nie tylko moim, to wczoraj też na podczas tej debaty, myślę, że parę osób wyraziło, coraz więcej państw będzie chciało pokazać swoje osiągnięcia w zakresie walki o klimat i wprowadzania nowych rozwiązań ekologicznych. I coraz więcej państw i miast będzie zainteresowanych pozyskiwaniem wiedzy też na ten temat, jak sobie radzić ze zmianami klimatycznymi, jak wykorzystywać roślinność do tego, żeby tym zmianom zapobiegać. Panie prezydencie, co będzie, jeżeli rząd nie poprze projektu EXPO? Czy w ogóle ta wystawa się odbędzie? Czy miasto stać na to? Mówimy tutaj o pół miliarda złotych. To nie są pieniądze, które w budżecie tak by się znalazło miasta. Co jeżeli, no na razie tego poparcia nie ma. Co jeżeli tego poparcia nie będzie? Wystawa zostanie odwołana? Spokojnie, spokojnie czekajmy. Tej decyzji, jak wczoraj pan premier podkreślał, jeszcze nie ma. Jeszcze raz powiem, że rozumiem wątpliwości pana premiera. Jeżeli nie miał okazji do tej pory zapoznać się z pełnym materiałem, Merytorycznym, a działa chociażby na temat jakby wiedzy, którą miał w dużej mierze częściowo z zasłyszanych informacji, tego co też pan redaktor, takich niesprawdzonych do końca, że będziemy wycinali jakieś drzewa, żeby tą wystawę zorganizować, czy będziemy organizowali ją niszcząc dwa parki, w których przewidujemy. No bo te, też takie plotki się pojawiają. Jeżeli ktoś nie zna tych szczegółów i, i słyszał informacje, które nie są do końca, zweryfikowane, a pan premier nie miał takiej szansy, co przyznaje, żeby się z tym zapoznać, to rozumie które wątpliwości, które się mogą pojawić. Być może tutaj jest błąd na poziomie komunikacyjnym ze strony miasta, bo już też mieszkańcy mówią o, o pewnych obawach. Powstało nawet stowarzyszenie przeciw zielonemu EXPO. Też mówią o wycinkach drzew, też obawiają się o przyszłość parku 3 maja, parku baden powella Staraliśmy się z tą informacją z mieszkańcami być. To stowarzyszenie, które, jeżeli wiedza mi nie mówi, dotyczy w sumie osób, które zamieszkują jedną dzielnicę mówimy tutaj o tak zwanej radiostacji, ale już na przykład mieszkańcy Stoków, którzy się wypowiadali wczoraj podczas debaty, mówili o niej bardzo pozytywnie i mówili o tym, że bardzo liczą na, na to, żeby się wystawa pojawiła. Panie prezydencie, jeszcze jeden temat, jeszcze jeden temat poza EXPO, a mianowicie dotyczący bardzo wielu łodzian. Chodzi mi o wiadukty. Chodzi mi o wiadukt na ulicy Przybyszewskiego. Jest wyłączona stamtąd już komunikacja miejska. Linia 96 przestaje jeździć po tym wiadukcie. Co miasto robi, żeby go wyremontować, poza tym, że odcina y, komunikację miejską, co na pewno utrudni poruszanie się mieszkańcom. Znaczy, no, w tej chwili jesteśmy w trakcie finalizowania postępowania dotyczącego kolejnej ekspertyzy. Zakładamy, że stan tego wiaduktu się nie pogorszył i będziemy mogli za chwilkę ruch przywrócić. Ale oczywiście mamy świadomość tego, że wiaduk w dłuższej perspektywie czasu wymaga przebudowy. I zakładamy, że będziemy składali wniosek o środki unijne w ramach tramwaju dla łodzi i uda nam się takie środki pozyskać. No, ale to pewnie potrwa o... rok, dwa, trzy. No tak. No i dlatego mówię, mam krótką perspektywę czasową, czyli będziemy prowadzili takie prace naprawcze, które, no mam nadzieję, że kolejne ekspertyzy będą nam dawały możliwość, żeby ten ruch przebiegał. Będziemy to weryfikowali. Zobaczymy, jak duże te nakłady będą wtedy konieczne, żeby wiaduk utrzymać w przejezdności. A jeżeli takich środków nie znajdziemy, no to będziemy próbowali doprowadzić do tego, żeby doprowadzić do remontu. Zawsze w takich momentach pojawia się pytanie i nie dziwię się zresztą mieszkańcom, którzy pytają, dlaczego nie wcześniej Dlaczego trzeba było doprowadzić do sytuacji w takiej, kiedy wiadukty się sypią, kiedy już komunikacja miejska nie może tam e, przejeżdżać, e, a my dopiero szukamy dofinansowania? Panie dyrektorze, zadam pytanie, dlaczego ten wiadukt został wybudowany w takiej technologii, e, że się w takim tempie posypał? No. E, no to są oczywiście, oczywiście są takie e, pytania, na które e, możemy stawiać i trudno znaleźć odpowiedź. No trudno sobie wyobrazić dziś, żebyśmy e, budowali tak wiadukty, że się sypią na głowę, prawda? No tak, ale a to ten było ten został, parę lat temu i chyba miasto został, o tym wiedziało, że ten został ten, te, te, ten, został, ten został tak zbudowany. No wykonujemy prace naprawcze, ale w którymś momencie dochodzimy do sytuacji takiej, że wiadukt może zagrażać bezpieczeństwu i wtedy musimy podjąć radykalniejsze działania. Całkowita przebudowa w takim razie? O tym mówimy. O tym mówimy mam nadzieję, że wystartujemy z projektem na początku przyszłego roku, tak, żeby doprowadzić w ciągu trzech lat do całkowitej przebudowy. Mamy nadzieję, że to będzie jak najszybciej, szczególnie z uwagi na komunikację miejską i mieszkańców bardzo dziękuję. Ja Moimi Państwo gościem był wiceprezent Łodzi. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję.